Jeżeli chodzi o sposób prowadzenia zespołu, to przede wszystkim myślę demokracja. Był to trener, z którym można było porozmawiać na każdy temat. Trener, który myślę wprowadził w Śląsku bardzo ścisłe współdziałanie, jeżeli chodzi o trening motoryczny, czyli już wtedy, ale to jeszcze trenerzy od lekkiej atletyki, bo ta jednak motoryka troszeczkę nam wyszła z lekkiej atletyki i już wtedy bardzo ścisła współpraca, szczególnie z trenerem od Płotków, panem Buko. Pierwsza współpraca z AWF-em, czyli z Katedrą Fizjologii. Również pan profesor Wandokanty i Dziedzic również często byli gośćmi trenera Żmudy. Psycholog w zespole. Pierwsze kroki również pana profesora Marka Zatonia. Czyli to taki trener, który już za jego mieliśmy analizy wideo, filmowe naszych meczów. Także dużo, dużo nowoczesności. Może myślę, dlatego było to Mistrzostwo Polski, bo pracowaliśmy bardzo nowocześnie, nowe trendy. Mieliśmy przed meczem dużo informacji o naszym przeciwniku, po meczu dużo analiz jak my. Również studenci Akademii Wychowania Fizycznego przychodzili na nasze mecze i robili obserwacje, czyli każdy student jednego zawodnika z naszego zespołu, gdzie byliśmy dokładnie opisywani, ile było podań ofensywnych, defensywnych. Także na pewno to miało wpływ i myślę robiło przewagę w jakości pracy. Przekładało się również te wszystkie analizy na jakość gry i myślę to były główne przyczyny sukcesu Śląska, a na pewno atuty trenera Władysława Żmudy. Inna osobowość, na pewno taka osobowość specyficzna, mająca troszeczkę już inną filozofię pracy, na pewno troszeczkę więcej dyktatury, ale myślę też był to trener, z którym można było się dogadać. Bardzo inteligentny człowiek, bardzo zróżnicowane pomysły, szczególnie jeżeli chodzi o taktykę na mecze, bo potrafiliśmy nieraz zagrać tak, że trener mówi 5 w ofensywie, 5 w defensywie, to było podzielone, ale też troszeczkę po tej erze trenera Żmudy, po tej erze trenerów Papieskiego, trenera Calińskiego, trenera Majdury, gdzie w sumie to były wszystkie treningi, obozy troszeczkę podobne do siebie. Tu przyszło coś nowego. Ja nie chcę mówić, że co było lepsze, czy co było gorsze, ale to już był inny trener, troszeczkę o innej filozofii, ale trener, za którego również mieliśmy sukcesy, również występowaliśmy w pucharach Europy. No i przy drugim podejściu do Śląska również potwierdził swoją klasę Mistrzostwem Polski. No ja miałem to szczęście, że z Zygą Kalinowskim spotkaliśmy się w Śląsku i graliśmy razem, a jeszcze to wielkie szczęście, że również przychodząc do Śląska w bramce stał Marian Kelemen. Czyli obu bramkarzy cenię bardzo, bardzo
wysoko, Zygę Kalinowskiego, który do nas przyszedł z Legii Warszawa, też zawodnika reprezentacji Polski, również który miał swój udział w Pucharze i Mistrzostwie Polski, ale również bardzo, bardzo bym chciał wyróżnić również Mariana Kelemena, który za mojej trenerki w Śląsku również bronił wspaniale i również mógł się poszczycić fajnym rekordem 8 meczów bez utraty gola, czyli bardzo fajny rezultat. Myślę, podobni bramkarze, jeżeli chodzi o styl gry. Tutaj obydwaj również bardzo, bardzo wysokiej klasy. No ja myślę, że w tej całej gamie 70-lecia, bo ja jeszcze też pamiętam, czy bym chciał wrócić, kiedy obserwowałem na stoperze grającego Sigerta, na bocznej obronie Władysława Porębę, bardzo ofensywnie grającego, czy trenera mojego Żmudę późniejszego. Ale myślę, mieliśmy jedną gwiazdę, która jest niekwestionowana, to był Władysław Żmuda, bo 4 Mistrzostwa Świata mówią za siebie. Był również najbardziej, myślę, rozpoznawalnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o reprezentację Polski i myślę, jednym z najwybitniejszych zawodników w historii polskiej piłki nożnej. Co do innych, no Mieczysław Kopycki, może niewielki, ale znakomity w odbiorze piłki, bardzo szybki zawodnik. Także, że ci wszyscy zawodnicy, którzy grali tacy jak obojętnie, czy Henryk Kowalczyk jeszcze za moich czasów, czyli byli to zawodnicy solidni, ligowi zawodnicy. No i myślę, tacy jak w tej chwili jest Piotrek Celeban czy Mariusz Pawelec. No, wspaniali zawodnicy, strategzy Śląska, ale też trochę inni, bo Zygmunt Garłowski, bardzo wszechstronny zawodnik, który potrafił zagrać na środku ataku, środku pomocy, czy na środku obrony. Przez wiele lat mózg zespołu Śląska Wrocław, kapitan, świetny zawodnik, bardzo dobrze wyszkolony technicznie. Inny zawodnik, bardzo, bardzo o dobrym charakterze do piłki nożnej, Jan Erlich, zawodnik 90 minut nie zatrzymujący się, zawodnik świetnie grający głową, zawodnik bardzo, bardzo walczący, fajny piłkarz, Romek Faber o świetnym strzale z dystansu. No myślę, tutaj nie można zapomnieć, czy trzeba wymienić Ryśka Tarasiewicza, bo świetny zawodnik, świetny strateg, również fantastyczne uderzenie z dystansu, zarówno stałe fragmenty gry, jak i z uderzenia za obojętnie, czy to było 20-30 metrów, czyli też kawał wielkiej historii. No nie można przejść obok Waldka Prusika, kapitan reprezentacji Polski, świetnie technicznie wyszkolony zawodnik, również mający wpływ na grę zespołu, czyli ja na pewno myślę, że Rudy też był zawodnikiem, który wniósł czy dał ten obraz Śląskowi Wrocław, czyli wielu, czy Józiu Kwiatkowski, no może przede wszystkim to był taki lewoskrzydłowy, nie? Bo Śląsk często grał bez środkowego napastnika, natomiast zawsze były dwa świetne skrzydła, czyli był czy Jasiu Sybis, czy Józek Kwiatkowski.
Także jeżeli chodzi o grę w drugiej linii wielu, wielu wspaniałych zawodników i tu byśmy po prostu, gdybyśmy chcieli no, stworzyć taką czwórkę zawodników, naprawdę by było ciężko wytypować tego najlepszego, bo wielu, wielu z nich zasłużyło na miano tej jedenastki 70-lecia, ale poprzez to, że mogłem ich oglądać, bo jeszcze zaczynałem od Blauta, gdzie też również grał, czy na stoperze Zygfryda, czy w drugiej linii. No, przewinęło się wiele, wiele, wiele wspaniałych postaci. No i faktycznie to oni budowali tą potęgę Wielkiego Śląska. To oni budowali, że w tej chwili Śląsk jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych klubów w Polsce. Ja myślę, że jest w tej 11 70-lecia również miejsce dla nas, bo po prostu stworzyliśmy, myślę, myślę, że najlepszy duet w historii Śląska Wrocław jako zawodnicy doskonale rozumiejący się na boisku i wiele, wiele bramek zdobyłem ja po podaniach Jasia Sybisa. Myślę, że Janek Sybis też po moich podaniach. Wiele bramek sobie również sami wypracowaliśmy, ale w pewnym momencie jako duet zawodników na boisku no, zdobywaliśmy około 70% bramek Śląska, także doskonale rozumieliśmy się wprost w ciemno. Dużo akcji graliśmy na poziomie dzisiejszej piłki, czyli na jedno czy dwa dotknięcia czy uderzenia. Także wiele, wiele tych naszych akcji wymuszało na publiczności wielkie, wielkie emocje. Dostawaliśmy wiele, wiele braw. Fajnie, że również oprócz tych wspomnień ligowych no mogę się poszczycić tym, że zdobyłem bramki z Liverpoolem, z Borussią Mönchengladbach, z Lewskim, Spartak Sofia, czy z Royal Antwerpen, czyli z Antwerpią, belgijskim zespołom, z Geis Göteborg. Są to no, przepiękne chwile i bardzo się cieszę, że jestem w tej grupie zawodników nominowanych do jedenastki 70-lecia.